Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie oczywiście w grę Clash Royale. Zagramy sobie dzisiaj na Legendary Challenge, czyli tutaj praktycznie nie ma przegranych, musimy mieć po prostu 5 wygranych, więc to jest spoko. No i tak, zaczęliśmy bandytką, niestety nas zaatakowali minerem, tutaj się chroni Royal Ghostem, natomiast niestety nasza bandytka też została skontrowana. Teraz nasz Royal Ghost na szczęście atakuje, po powiedzmy, że udanej obronie. Niestety tam jest jeszcze Magic Archer i Lumberjack, więc to nie byłoby z kontrolą technikiem. Niestety nie trafiłem w tego, w Magic Archera, trudno. I tak jakieś tam obronie są. Myślę, że tutaj mam na tyle dobry deck, że być może uda nam się wygrać. Dlatego, że raczej to jest deck, który trudno będzie skontrolować naszemu przeciwnikowi. Bo wydaje mi się, że jedną jego kontrolą na naszą najdłuższą jest Magic Archer. Natomiast może też próbować atakować nas Graveyardem i Minerem, dlatego że z tego co pamiętam, on tam ma to w deku. Natomiast tutaj ładnie udało się osłabić jego wieżę, ma już tylko 400 HP, więc nie jest aż tak źle. Natomiast myślę, że jakby on zaatakował nas Minerem plus Graveyardem, bo to jest właśnie w tym deku, który on ma, to mógłbym mieć lekki problem. Natomiast zaatakowano nas lawą, natomiast myślę, że lawa bez żadnego wsparcia nie powinna tutaj nam nic zrobić. Choć myślę, że na pewno jakieś wsparcie dostanie, bo ma dużo czasu, żeby to zrobić, bo nie mamy jak ich kontrolować praktycznie. Poza Nightwitchką. Bo teraz właśnie dajemy, żeby skontrolować z kolei Lumberjacka, który mógłby być już problemem. Natomiast na szczęście udało się to, myślę, że jakoś ładnie skontrolować, nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. Te lawowe psy zostały ładnie zbite, a wieża przeciwnika jest już znacznie mocniej osłabiona niż nasza, więc powinno być spoko. Ta biednika już powinna to dobić, jeden hit dokładnie. I teraz nawet Minera pewnie uda się zbić, choć nie. Sama Izuzak nie ma na tyle dużych obrażeń, bo nie ma przecież w ogóle obrażeń. No trudno. Tutaj w zasadzie nie musiałem się chronić Royal Ghostem, natomiast myślę, że pomoże nam w walce z tym Graveyardem teraz. Czyli nawet się tego nie spodziewałem. Tak, tam Izuzak dodałem, żeby wieża się nie skupiała na Magic Archeru, ani Magic Archerze, ani żeby Magic Archer się nie skupiał na wieży. Tak, żeby to wszystko zostało ładnie skontrolowane i żeby po prostu odwrócić jego uwagę. Natomiast mamy tam ładny push, dlatego że mamy Mega Knighta, który ma mnóstwo HP i za nim jeszcze kartę, której on teraz nie jest w stanie skontrolować, bo nie mamy Magic Archera. Teraz możemy z kolei skontrolować jego Magic Archera, więc jest spoko. Miner przy okazji udało się osłabić jego wieżę, więc jest jeszcze większy plus. Dajemy kolejnego pana Royal Ghosta, żeby tam dobijać wszystko i tutaj praktycznie już nie ma nic do powiedzenia, bo było za dużo batsów, które osłabiały jego wieżę. Więc przechodzimy do kolejnego meczu. Także mamy oczywiście zwycięstwo na 3 gwiazdki i za chwilę sobie jeszcze otworzymy skrzyneczkę. Niestety bardzo mało, ale to zawsze coś. Za pierwsze zwycięstwo. I jesteśmy już w kolejnym meczu. Tym razem mamy ten sam deck. Więc to jest spoko, to jest chyba, myślę, że po zagraniu tych wszystkich meczów to jest najsilniejszy deck, jaki możecie tutaj wylosować. Nie przegrałem nim chyba nigdy. Przynajmniej tak mi się nie wydaje tutaj. Natomiast pokazuję wam też same wygrane mecze, więc teraz tak zobaczycie. Natomiast w międzyczasie, jak to mówiłem, to wyszedł nam tutaj fajny atak. Przeciwnik jakoś się specjalnie nie broni, więc myślę, że to może być nawet bardzo szybki mecz. To jest chyba jeden z bardziej żywawych meczów, powiedzmy. Także już pierwszy mecz jest wygrany. Tutaj przeciwnik praktycznie w ogóle się nie bronił. My tutaj dodaliśmy po prostu parę kart, natomiast przeciwnik dał po prostu jedną kartę. Być może go wywaliło, być może coś w tym stylu. Nie wiem, natomiast udało się to ładnie wygrać, więc nie narzekam. Także otwieramy drugą, tym razem minimalnie większą skrzynkę. Natomiast mając wymaksowane karty, tutaj raczej wiele się nie pojawi fajnych rzeczy dla mnie. I jesteśmy w kolejnym meczu, tym razem mamy inny deck, więc będzie trochę ciekawiej. Niestety przeciwnik z tego co widzę ma na nas kontrę, dlatego że ma ten według mnie przynajmniej najsilniejszy tutaj deck. Więc musimy go jakoś inferno kontrować. I oprócz tego jakimiś takimi lekkimi kartami właśnie pokroju Barbarian Barrel, żeby ten Mega Knight musiał się wrócić, natomiast on niestety ma zapa, więc może nas resetować. Więc trzeba zdać się na takie karty spowalniające i liczyć na to, że inaczej nas nie zaatakuje. Natomiast nie trudno się domyślić, że to raczej nie pykło. Choć w zasadzie pykło, można powiedzieć, dlatego że miałem po prostu dużo kart w zapasie i fajnie udało się to skontrować nawet. I teraz możemy nawet jakiś push zrobić. Więc przeciwnik, która ma wrażenie, że nie wykorzystał tego swojego deku. Natomiast jak widzicie, znowu mamy taką trochę kiepską sytuację, dlatego że nasze wszystkie jednostki przeciwnie były osłabione po ataku przeciwnika. Więc trochę słaby to był atak. Natomiast znowu spróbujemy coś tutaj zrobić. Przeciwnik niestety ma właśnie Ram Rider, który jest bardzo, bardzo mocny przeciwko nam. Nie mamy zbytnio jak go skontrować, dlatego że nie mamy nawet loga, który mógłby ją zresetować, że tak to ujmę.
Natomiast tą banditkę powinno się z kolei łatwo skontrować, dlatego że mam tutaj Inferno, które nawet jeśli ma resztkę życia, to potrafi ją dobić, kiedy ona nie może nic zrobić mu. Także jak na razie to nie wygląda aż tak źle. Myślę, że tą Ram Riderkę jakoś będzie dał się skontrować tym właśnie gostkiem. Mam na myśli Fishermana. On powinien ją po prostu wziąć do siebie, że tak to ujmę, i trochę spowolnić na pewno. Więc być może mamy na nią jakąś sensowną kontrolę, tylko musielibyśmy go dobrze wykorzystać. I tutaj Lumberjacka trochę to by nie wykorzystać, bo to niestety, ale jest, ma wrażenie, jedyny taki nasz tank, który mógłby być żywą tarczą dla Sparkiego. Także mogłoby być lepiej raczej. Natomiast Sparki chyba raz uderzył w wieżę. Choć nie, bo wtedy miałaby mniej życia. Nie uderzył w wieżę. Natomiast nie zaś tak źle myślę. Natomiast tutaj trzeba będzie mieć się na baczności. I na pewno uważać, jakich kart się używa, żeby przypadkiem nie pozbyć się kontry na przykład takiego Ram Ridera. Dlatego raczej Fishermana nie będziemy używali. Sparki raczej tylko i wyłącznie jest tutaj do ataku. I tutaj nawet ładnie udało się to osłabić. 200 HP zostało, więc tutaj ta Francesca powinna to dobić. Na szczęście 30 sekund do końca, więc nie powinno być źle. Fishermana trochę zmarnowałem, natomiast on też może być fajną kontrolą tą bandytkę. I tutaj trzeba będzie po prostu wywalić masę kart, fajnie jeszcze jakby ten Fireball ładnie podziałał. No i w zasadzie ten Fireball też jest w stanie zrobić czasami co lock, czyli po prostu spowolnić tam tą Ram Riderkę i przy okazji wszystko co jest dookoła niej mocno osłabić. Więc jakoś udało się to zrobić, zostało nam bardzo mało HP na wieży, 352, natomiast nie aż tak źle i udało się nawet wygrać, więc to jest spoko. Natomiast teraz odbierzemy sobie kolejną nagrodę. Tym razem to jest legendarny token, którego niestety mamy już 10, więc dostaliśmy po prostu złoto. I przechodzimy do kolejnego meczu. Znowu mamy ten sam deck. Powiem wam, że raczej polubiłem ten deck. Choć myślę nadal, że ten drugi deck jest mocniejszy, to da się po prostu nim grać i tyle. I może trochę głupio zrobiłem, ale ja trochę spanikowałem. Nie miałem tutaj inaczej jak tego skontrować. Tutaj znowu musiałbym Fireballem. Myślę, że ona wcześniej zacznie biegać, że tak to ujmę. Niestety zmarnowałem tego Fireballa. Trudno. Barbarian ładnie to osłabił tutaj, nie dopuścił do jakichś większych obrażeń. Natomiast zmarnowałem masę eliksiru tutaj. Zobaczymy, czy uda się tutaj coś zrobić. Inferno niestety jest potrzebne i to bardzo. Jakoś to idzie, choć druga strona jest atakowana. Tutaj nawet udało się wybronić tego Mega Knighta, co jest spoko. Choć druga wieża też się skupiła na tym Mega Knightie. Niestety trochę tankowo dla tego Royal Ghosta, ale trudno. Natomiast nie jest aż tak źle, poza tym, że tutaj Nightwitchka niestety, ale jest dużym problemem. I ciężko będzie ją skontrować, choć w zasadzie ten Inferno całkiem dobrze ją kontruje, poza tym, że mamy teraz mnóstwo batsów. Chciałem tutaj odwrócić uwagę tych batsów Barbarian Barrelem, bo to jest tania karta po prostu. Natomiast raczej się nie udało tak totalnie tego skontrować. Raczej za późno dałem tam tego Barbarian Barrela. I to są praktycznie pierwsze takie prawdziwe obrażenia z tego Fireballa na wieżę przeciwnika. Więc sytuacja nie jest idealna na pewno, natomiast myślę, że mogłaby być gorsza. Przynajmniej mamy dobry deck. Jeszcze jest bodajże trzeci deck, którego naprawdę nie lubię i chyba ani razu z nim nie wygrałem. Natomiast nie lubię go po prostu. Natomiast byle to tutaj widzicie, że ładnie udało się to wszystko skontrolować sobie Ram Rider, pomimo tego, że jest mocny. I na początku wydawało mi się, że proszę, nie mam na niego kontry. To okazało się, że całkiem spoko się to wszystko kontruje. Oprócz tego tutaj, jak widzicie, przeciwnik chyba nas kompletnie zignorował. I mamy tutaj, jak widzicie, wieżę przeciwnika zniszczoną. I co jest plus na początek. Myślę, że nie może nie być aż tak źle. Poza tym, że ten przeciwnik za chwilę nam tą wieżę odbije, więc potem będziemy musieli walczyć o kolejną. Jeśli dobrze się będziemy bronili, to myślę, że z dwoma wieżami wygramy. Jeszcze od przeciwnika wieża. Jeszcze jedną. Więc może nie być aż tak źle. Tutaj nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Być może dobrze zrobiłem. Natomiast tutaj Sparki trochę zostało skontrowane. Nieświadomie nawet. W zasadzie świadomie. Dobra, z tą jedną wieżą, tak jak już się domyślałem, możemy się pożegnać. Choć nie jest aż tak źle z drugą wieżą, myślę. Mamy na tyle dużo jednostek, że myślę, że uda się to ładnie obronić. Tutaj Pinsko też to wszystko ładnie broni. Tutaj Lumberjack był super pomysłem. I udało się to ładnie skontrować. Oprócz czego możemy teraz Sparkiem zaatakować. Mamy nadzieję, że tutaj ten Ice Wizard zostanie w miejscu, w którym jest, po prostu dostanie wieża razem z nim. Na szczęście tutaj udało się ładnie skontrować tamtą Ram Riderkę.
Tak więc mamy minimalną przewagę nad przeciwnikiem. Powinno być parę fireballi, natomiast nie wiem, czy powinniśmy marnować teraz fireballe na wieżę. A raczej powinniśmy pushem dobić jego wieżę. To będzie bardziej sensowny ruch. Dlatego potrzebowalibyśmy ponad 3 fireballe. Także to jest pierwszy, który przy okazji osłabia innych przeciwników, dlatego że na inny atak nie możemy sobie pozwolić. Natomiast na szczęście tutaj mieliśmy Inferno Dragona, który dobił wieżę, więc to jest super mecz. I po raz kolejny udało się wygrać z mocniejszym według mnie deckiem. Więc to jest spoko. I otwieramy przedostatnią nagrodę, którą niestety jest słaba skrzynka, ale trudno, to jest darmowy challenge, tak to wiem, więc tutaj nie ma na co narzekać. I jesteśmy w ostatnim meczu, tym razem chyba z moim najbardziej znienawidzonym deckiem. Dlatego mam tutaj Graveyard plus Miner. Zdecydowanie tutaj bardziej polubiłem wcześniejszego Sparkiego. Natomiast mamy całkiem spoko początek, nie powiem. Mamy tu jeszcze Yellowga, więc powinno się łatwiej kontrolować tę Ram Riderkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie jestem przekonany co do deku, natomiast bądźmy dobrej myśli. Myślę, że raczej nie będziemy atakować tutaj lawą, dlatego że nie mamy zbytnio jak jej wesprzeć. Dlatego że nie mamy żadnych latających jednostek, które najlepiej by się z nią komponowały. No trudno. Natomiast tutaj musimy kontrolować Magicka Chellem niestety. Tamto na Twitchka, co nie zawsze jest super. Dlatego że nie zawsze jesteśmy w stanie ją totalnie skontrować. Natomiast mamy super sytuację, dlatego że przeciwnik był kompletnie nieuważny i dał się skontrować praktycznie na początku. Więc teraz wypadałoby na pewno drugą wieżę zbić, dlatego że na pewno to będzie walka o dwie wieże. Myślę, że to nie ma... nikt tego nie zaneguje. Oprócz tego tutaj też ładnie udało się skontrować tego Mega Knighta. Może ładnie to za dużo powiedziane, bo i tak zadał nam mnóstwo obrażeń. Natomiast Lumberjack na pewno zmniejszył te obrażenia i dodatkowo skontrował wszystko inne, co szło za nim. Więc to jest spoko. Mamy już mało życia na wieży przeciwnika kolejnej. Myślę, że tym razem zaatakujemy tutaj lawą jednak. I będziemy musieli to dobić rakietą. Natomiast w międzyczasie tutaj wydałoby to skontrować. Niestety nie mamy zbytnio jak tutaj skontrować tej najsłyczki po raz kolejny. Natomiast musimy cały czas tak to robić i powtarzać tą czynność cały czas. Jak widzicie, znowu najsłyczka tutaj zadała obrażenie dzięki zapowiedzi przeciwnika praktycznie. Natomiast podoby dobić nam tą wieżę. Więc myślę, że zrobimy lawa plus miner. Powinno nie być aż tak źle. Oprócz tego dwa hity tam tego, choć nie minera, lepiej tak kontrolować. Byle co to tam dwa hity zadał nasz Magic Archer. Przeciwnik teraz atakuje naszą wieżę, mamy przewagę w HP na wieżach, które mamy już praktycznie od początku wyrobione, więc teraz podałoby to nadrobić. W takim sensie, że przeciwnik, jeśli utrzyma się to wszystko tak jak jest, to powinien wygrać, dlatego że zadaje się, w tym samym czasie zadaje nam większe obrażenia, myślę. Więc wypadałoby teraz po prostu dobić na tą jedną wieżę. Musimy jednak minerem. Miner bez żadnego wsparcia może być złym pomysłem, więc myślę, że to będzie bardziej graveyard. Minera też tam wesprzemy, natomiast nie możemy w zasadzie, dlatego że musimy tutaj Lumberjacka dać. I powinno jakoś być, ta lawa to osłabia. Na szczęście Ice Wizard skupił się na lawie. Więc nie jest aż tak źle. Udało się dobić jego wieżę, więc teraz wypadałoby się jedynie bronić. I nie wierzę, żeby te 10 sekund zbił nam tą wieżę. I nie żebym miał jakiejkolwiek szansę po prostu na zbicie kolejnej. Więc teraz po prostu musimy się bronić. Tutaj nawet rakietą próbowałem się bronić, ale to było bez sensu, wiadomo. Natomiast udał się ostatni mecz wygrać i to z najgorszym deckiem, więc myślę, że spoko. Mamy 5 wygranych, ostatnia wygrana to jest sobie skrzynka Lightning Chest. Próbujemy tutaj na Poisona, dlatego że wypadałoby go wymaksować. Mam go już bodajże na 11 levelu, więc to spoko. Natomiast nie udało się tego zdobyć. No ale trudno. Idziemy dalej.